podróż zaczął zająć. Postaci zamazują się, przepływają. Niektóre niedawno nie wiadomo czemu wyraźne, jak na zdjęciu. Te inne, bardziej kochane, szczególnie z cudem współczesnych i głębokim westchnieniem. Maria Husek, porządkowanie życia. Gdy życie szarzyzną wieku pokryte, trzeba porządki zrobić, by lśniło, pościerać kurze dawnych złych wspomnień, aby znów szczęście powróciło. Serduszka trzeba naoliwić, by równo ten swój rytm stukały. Bez nerwów, brudu, trosk wszelakich, dalszemu życiu cel nadawały. Trzeba wyrzucić to, co truje, myśli, wspomnienia, złudne nadzieje. Zostawić tylko to, co dobre i zawsze z sobą nieść marzenie. Zobaczyć znowu radość życia, serce uciechę niech poczuje. Niech niesie szczęście w czystości ducha. Cieszyć się trzeba, że się żyje. Chcesz? Zatańczmy na wietrze, rozkochajmy powietrze, by drżało. Ty nieśmiało przypadkiem zerkasz na mnie ukradkiem. To mało. Błękit w ciepło zamienię, namaluję marzenie, by trwało. Zrób coś, bo zniknę nagle. Mam postrzępione żagle. Grzegorz Radosław Maziarski dedykuje ten wiersz Paulinie. Dotyku twój. O miłości, czymże są twe dłonie? Źdźbłami trawy chlącymi rosą ku ziemi łzami opływając skronie, niczym stąpając w łonie stopą bosą. Moje nędzne ciało namiętnie muskając unoszone w szczyty głowi ekstazy, oddając je w anielskie głosy wołając, kreśląc palczona przeróżne bazy. Dotykam niebieskich bram błękitnych, unoszone tymi skrzydłami twymi, jam słowik, tenor łąk kwiecistych. Jam teraz anioł, duch tej ziemi. Wiatr w lesie, promień gwieździsty. Wszystko to rzeźbione dłonie.